Witam serdecznie z Kobietkarski Trotka. Chciałem dla Was zaprezentować kołowrotek serii Walter Racer. Jest to nowy kołowrotek na 2021 rok od firmy Walter, marka bardzo znana na Węgrzech. Właścicielami tej marki są wędkarze, właściciele sklepu oraz firmy Walter oraz Maros, którzy osiągają olbrzymie sukcesy na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o Feder i metod Feder. Sam kołowrotek jest produkowany w fabryce Ryobiego. Jest to na pewno fabryka, która jest bardzo dobrze znana wędkarzom, ceniona, no i niezawodna. Są to bardzo dobre kołowrotki, które się bardzo, bardzo rzadko psują i większość wędkarzy jest bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o użytkowość i wytrzymałość. Kołowrotki Racer występują w dwóch rozmiarach, 4,5 tysiąca oraz 6,5 tysiąca. Są, jak widzicie, takie stonowane kolory, szare. Mi osobiście się bardzo podobają, aczkolwiek mieliśmy już osoby, którym wygląd się im mniej podobał. Ciężko tutaj dyskutować z gustami, ale kołowrotek wygląda bardzo elegancko dla mnie. Ale przede wszystkim najważniejsze, co jest, to bardzo dobry kołowrotek. Kręci się bardzo dobrze, jest bardzo wytrzymały. Tak jak już wspomniałem, Ryobi słynie z tego, że kołowrotki są mocne i wytrzymałe. Hamulec precyzyjny, bardzo cichutki. Szpula płytka, jeżeli chodzi o rozmiar 6000, duża, szeroka, bardzo dobra do ciężkiego federa, do metody, do rzutów dalekiego dystansu. Mamy dwa klipsy metalowe, dzięki którym możemy zaznaczyć sobie odległość. Rączka jest składana w ten oto sposób. Gabłąk pogrubiony, kołowrotek ma 6 łożysk, 5 plus łożysko oporowe, waży 6,5 tysiąca, waży 400 gram, a jeżeli chodzi o rozmiar 4,5 tysiąca, to jest 315 gram. Obydwa kołowrotki mają takie samo przełożenie, 5,0, także myślę, że spokojnie nadadzą się do federa czy metody. Można też by użyć ich do spławiczka oczywiście. Jeżeli chodzi jeszcze o hamulec, to hamulec jest bardzo precyzyjny i szybki. Nie wiem, czy możemy go nazwać quick dragiem, ale tutaj wystarczy bardzo niewiele, żeby tutaj odkręcić i dokręcić hamulec. Kołowrotki występują z pojedynczą szpulą metalową. Można dokupić drugą, zapasową. Tutaj akurat mamy w tym momencie rozmiar 4,5 tysiąca. Ale 6,5 tysiąca też występuje, można taką szpulę kupić. Jeżeli chodzi o cenę, rozmiar 4,5 tysiąca kosztuje 599 zł, a 6,5 tysiąca 659 zł. Mniejszy model 4,5 tysiąca idealnie posłuży nam na wędkowaniu federem klasycznym, delikatnym. Może też się nadać oczywiście do metody. Jest tutaj mniejsza szpula, mniejsze łuki nawiniemy. Być może będziemy osiągać też mniejsze dystanse. Przeczytam Wam, jakie ilości żyłki możecie nawinąć. 18 na rozmiar 4,5 tysiąca nawiniecie 180 metrów. Jeżeli chodzi o 6,5 tysiąca, 20 nawiniecie 200 metrów. Także takie, jeżeli chodzi o parametry szpuli. Producent podaje, że siła hamulca to 5 kg. Tak pokrótce przedstawiłem Wam ten model kołowrotka, który przypadł nam bardzo do gustu. Uważamy, że osoby bardzo wymagające, które potrzebują dobrego sprzętu do federa czy metody, na pewno się nie zawiodą i jeżeli wybiorą kołowrotek Ryobi, seria Walter Racer, będą zadowolone. Link w opisie do kołowrotka, żebyście sobie jeszcze popatrzyli na opis i parametry. Zachęcam do zakupu, do sprawdzenia i dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Śledźcie nas, pozdrawiam.